I report to him now. You want the Red Pulse? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. Hej, siemano wam wszystkim. Z tej strony Altair. Kolejny odcinek w Śpiących Pieskach. Wei Shane, ja, wy, kontynuujemy. Tak jak mówiłem, zajmiemy się misją pod tytułem Amanda, który znajduje się 12 metrów ode mnie, przed moim domem, więc musiałem daleko iść od włączenia gry, bo się respi postać w kryjówce, więc gites. I zaczynamy. Co nas czeka tutaj? Rozumiem, że to jest tytułowa Amanda, tytułowa misji. I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. Yeah, yeah, I speak English. I kind of guess. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Well, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Amy. Okay. To co? Bierzemy motocykl, tak jak nam gra tu sugeruje. No w sumie nawet tego samochodu nie mamy, co jest do wyboru, więc trudno. You think it'll become a Chinese? No, no, I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. Iść do klubu Bam Bam. Well, I've only been traveling for a few weeks. So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front. But I'm checking out Hong Kong for now. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Możemy trochę zboczyć z jazdy, bo... Kurde, nie mogę wysiąść. Dobra, gdzie to jest? Okej, koło świątyni, dobra. Aha, czyli to gdzie byliśmy już, robić te zdjęcia, tak? To też myślałem, że to szkoła kung fu. Dokładnie. To jest pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for... What was it? Fists of Carnage? Mortal Kombat. No, it was Mortal Kombat. The grandfathers of the Shaolin Fist. Byłem przekonany, że jednak Mortal Kombat, no. Ruinowali mi całe dzieciństwo. Ostatnio grałem prywatnie sobie, wspominam, Saints Row 2, później 3, 4 i dodatek do 4, wyknę sobie i... Czasem sobie mylę tą jazdę, że tu z lewej strony, tam z prawej strony i sterowanie, nie? To jednak sandbox, a sandbox... No i no. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. You know me? Sifu Kwa. Oh. I used to be your student. I'm Wei. Wei Shen. Ah, yes. The one who went to America.
So you brought this girl back with you. Skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in very good. Machu gus, nie? Lever shift. Boże, serio? Aha. Okay. I see time in America has rusted your skills. Tylko, pozwólcie. Zmienię sobie ustawienia z shiftu na jakiś klawisz myszy. Mam 10 klawiszy w myszce i tylko z dwóch korzystam. Prawdziwy gamer. Serwal... Nie tu. A, uka kontrolera pewnie. Zgadza się, ale shift wyzerwa. Dobra. Mysz 4. So sweet. Wróć. Tak. I jedziemy dalej. O, fajne. Na ziemię chcesz żyć. Aż ty. Couch potato. Better by the minute. Fajne, że od zależności ile słabych ataków użyjemy i nagle mocy, to jest inny atak. Jedno kliknięcie. Dwa kliknięcia. Trzy. Fire. Especially the younger ones. But they all want to be Song Ong Yi. Ilunia? Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Wybaczcie, mam przerwę. Coś mi minęło? The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. Aha, rozumiem, że opowiada jakąś ludową historyjkę. You used to have the whole set. What happened to the others? Stolen by a former student, corrupted by the triad. I pewnie my musimy ją znaleźć. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. No. Istne miłosne przesłanie. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home, but Miał jej pokazać. Miał jej pokazać tylko jakieś rzeczy, a gada tak, jakby się już dawno umówili na randki i teraz właśnie na niej byli. Ciuchy treningowe odblokowane, numer telefonu Amandy. Odcięcie z obaleniem. Notka biograficzna Wei Shane. Ta notka może być ciekawa. Sifu nauczy cię nowego ciosu, jeśli znajdziesz jedną z jego nefrytowych statuetek. Okej. Okay. Tak czułem, że będzie trzeba jednak szukać raporty. Właśnie. Wei Shane, detektyw Departament Policji San Francisco. Oddelegowany do Departamentu Policji w Hongkongu, wiek 28 lat. No spoko. Dane biograficzne zgodnie z aplikacją złożoną do Departamentu Policji z San Francisco w wieku 10 lat przeprowadził się wraz z matką Margaret Shen i siostrą Mimi Shen z Hongkongu do San Francisco. Uczęszczał do publicznej szkoły średniej numeru 21, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2002. W wrześniu 2002 został przyjęty na Uniwersytet Stanowy w San Francisco. Specjalizował się w naukach politycznych. Opuścił uniwersytet własnej woli w 2004 w poszukiwaniu innych ścieżek kariery. 1 czerwca 2006 roku złożył aplikację do Departamentu Policji w San Francisco. Niekarany, bez powiązań ze światem przestępczym. Wynik testów na obecność narkotyków negatywny. W
2007 ukończył Akademię Policyjną jako jeden z najlepszych na roku. Rekomendacja radcy akademika Adet Chen odznacza się wysoką inteligencją, sprawnością fizyczną oraz biegłością zarówno w pracowni, jak i na poligonie. Jest idealnym kandydatem na detektywa. Huhu, ładnie. Kadet Chen wykazał się również znajomością struktur i kultury azjatyckich gangów w San Francisco oraz dużą wiedzą na temat działania tych organizacji przestępczych. Przez wzgląd na brak wykwalifikowanych kandydatów pochodzenia azjatyckiego w departamencie oraz zapotrzebowania na funkcjonariuszy biegle władających dialektem kantońskim, niniejszym rekomenduje kadeta Szena do pracy w zespole funkcjonariuszy walczących incognito z tongami. No, no. Czyli tak jak sądziłem już na początku gry, mamy do czynienia tutaj z niezłym kozakiem. Okej, zostawmy może do Amandy od razu. Mówimy na końcu. For original man. Poko randeczkę. A, tylko że do świątyni bym podjechał. Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Maybe at Victoria P. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. O, ale tutaj jeszcze mamy kamerę. Więc grzech byłby nie wyczyścić miejscówki. No powiedzmy, że z ciebie chciałem. Wiem, że mówię to co odcinek chociaż raz, ale... Zarąbiste są te finishery. Ogólnie walka jest mega. Ej to. O skurwol. Znaczy... Okej. O skurwany, jak nie uderzeniem samochody przesuwa, to teraz kurna budki telefoniczne rozwala, no po prostu... O, drugi poziom reputacji. Porządne jadło i napitki. Efekt regeneracyjny żywności trwa dwa razy dłużej, herbatka ziołowa jest dwa razy silniejsza, a napoje energetyczne są dwa razy bardziej efektywne. I 2000 jeszcze nagrody. Dobra, teraz... Come by any time if you want to buy a car. Oh yeah? How much will that cost me? Don't worry. We'll give you a good deal. Send on ye never pay full price. Ile ryży samochodów? Możesz kupować pojazdy na czarnym rynku, jeśli twoja reputacja jest odpowiednio wysoka. No okej. Okay. A teraz najważniejsze to kamera. Tu jest. Tu widzę kable jakieś, które raczej mnie zaprowadzą tam, gdzie chcę, prawda? Mam nadzieję. A, jest. Okej. Coś mi się tu napatoczyło pod myszką? Dobra. Nie wracamy, tylko idziemy do... Sfotografuję Amandę. Czyżby kociak był w jakimś ciekawym stroju? Okej, to jedziemy najpierw do tej kapliczki, która była gdzieś tutaj chyba. Zmienimy stację radiową, bo
Nie lubię reklam. Bach. Bach i po brudzie. W rzeczywistości też jak kurde. Kapliczka zdrowia. Znaleziono kapliczkę zdrowia. Wzrost maksymalnego poziomu zdrowia. A, no faktycznie jest teraz urywek niebieskiego życia. Ohoho, czyli to dają kapliczki. Okej. Okay. W rzeczywistości też kurczę, jak są jakieś wiadomości albo po prostu jakaś reklama, od razu przełączam na inną stację, bo... Nie lepiej jak mi gadają w samochodzie. Znaczy w radiu, bo jak mam towarzyszy, którzy rozmawiają, spoko, nie? Radio, nie. Musi być muzyka. Już w ostateczności nawet taka, której nie lubię słuchać na przykład, nie? Ale musi być. Chyba ciulowo jadę. No właśnie, bo robię kółko. Coś fajnego w końcu leci. Chwila, bo tu są jacyś też na górze. Kurde, zanim zrobię jakieś zadanie. To trochę potrwa. Bo jednak jest tu trochę do roboty. Po drodze jeszcze dwie kamerki. Tu jest jedna na minimapie. I druga jeszcze była gdzieś tam po drodze też, jak dobrze widziałem. Jest, tam tu są. Kurde, nie ma skrzynki żadnej. Powaga. To nie może być prawda, żeby skrzynki tu żadnej nie było. O. Mówiłem. Witaj. 7 na 40, no fajnie, fajnie. No jest. Tym dealerem. Może podjadę sprawdzić. Jakie bryczki ma. W Trucrime jedynce było tak, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, to miało być też Trucrime, trójka, Hongkong, ale jak jest, tak jest. I opowiem o serii. Trucrime jedynce grało się, nie pamiętam imienia i nazwiska, w ogóle jakiś taki, nie podszedł mi do gustu ten koleś, ale grało się w Los Angeles, tak jak tytuł głosi w Trucrime Los Angeles. Sukienko. No i krabła. No. Jak się zabijał cywili, dostawał się punkty złego gliny. Jak się ratował i tak dalej, punkty dobrego. Itp. Itd. Krabła nawet całkiem krótka. Walka była strasznie irytująca, jak dobrze pamiętam. Czasem najlepiej było na oślep klikać, chociaż i tak to nie zawsze pomagało. Kombosy tam jakieś były. Strzelanie było trochę takie toporne. Znaczy nie było zbytnio intuicyjne według mnie. Fabuła, no to dziwne było to, że jak się skończy. Tam było chyba 7 chapterów. I przy każdym był jakiś taki bonusowy poziom, który trzeba było z menu włączyć. Nie włączał się automatycznie. Tylko trzeba było z menu. Chwilunia. Ok, wracamy. Wybaczcie za małą przerwę. Miałem krótką rozmowę telefoniczną. To wracamy do... Mordęgi. Oż ty...
oczywiście wy to będziecie mieli to wycięte tam, więc... Fuck. Tak, bo tu nie ma już... No. Czemu on walczy ze swoim? Kurde. Uff. Już się bałem, że padnę. Ła, 2000. Okej, to kujemy dalej. Jedziemy dalej. Znaczy się dalej, no już raczej do Amandy. Mam nadzieję, że niewiele czasu zostało. Chciałbym to zrobić. Najwyżej trochę się przedłuży odcinek. Trudno. O trupach do celu, nie? A niedawno CD Action... Sorry. CD... Aj, nie tędy. Tu miałem jako... CD Action... Była taka platforma, znaczy jest taka platformówka. A dobra, z nimi się kiedy indziej rozprawię. Która dosłownie polegała na... Cel był po trupach do celu. Po trupach do celu, bo jesteśmy takim rycerzykiem. Ta platformówka trzeba z punktu A do punktu B dojść po prostu. I żeby przejść z punktu do punktu danego, kurde, kolejna kamera, no dobra, to trzeba poświęcać swoich rycerzyków. Ich ilość jest nieograniczona, więc tylko, że tam są jakieś wyzwania, że na przykład dany poziom trzeba tam przejść z jakąś tam ilością tych rycerzyków itp. itd. No i czemu ich w ogóle mamy poświęcać? Żeby przejść dalej. O co chodzi? Proste. Mamy... Wyobraźcie sobie, że mamy tam jakąś ścieżkę koltów, tak? Nie udało się. Fuck. Zagadałem się. I oto efekt. I ścieżkę kolców mamy i żeby przejść przez te kolce, no to właśnie musimy poświęcić jednego rycerzyka, żeby się wbił w te kolce, tak? Dzięki czemu on ginie, a my się odradzamy kolejnym rycerzykiem i możemy skoczyć na tego pierwszego rycerzyka, który jest naszą kładką jakby teraz. Dzięki czemu możemy przejść na drugą stronę po prostu. Właśnie na tym polega mniej więcej gra, żeby tak po trupach do celu dojść do celu. Ciekawa gra, oryginalny pomysł, nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Ale jednak się trochę zaciąłem, bo... Ty, ej, to mój motocykl. Znajdź sobie własny. I oddaj mi hełm, czy kask. Już? Nie będziemy podskakiwać? No. Okej, to hakujemy. Dobra.
Parka. Okej. No to... Ruchy, 5 minut. No to jednak chyba będzie trzeba trochę... Ty ci przedłużyć. Kilometr. Mniej więcej do niej. Ale względem wektora. Dobra, tam kamerę kiedy indziej, trudno. Okej, dojechaliśmy trochę zakrwawieni, ale to tylko randka, nie? Nie trzeba być ładnie ubrany, ani schludnym. O, już jest suchy. Hey, Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Well, let me see what I can do. Okej. You know how I was talking about writing? Już tak blisko po drugim spotkaniu? Ładnie. To co będzie na trzecim, czwartym, piątym i tak dalej? Okej. Okay. A! Teraz w tym klawiszu. No tak. No, świetna, świetna poza. Tak. Przecież nie widziałaś jeszcze. Ale niech jej będzie. Guy bought you that dress, huh? Tell me about him. Well, he's pretty cocky. A bit of a jerk. But he's also kind of cute. And what does the guy think about you? I don't know. I hope he likes me. Well, I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. Hey. Jakub, tyś... You think you can let me and my friend in? No, I told you he's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful. Świetny pomysł. Ale 1000 za wejście. Hey, will you take some pictures for me? Pięknie. Please? No. Jasne. Oh, over here. Tu jestem. Ale te jej pozy są znakomite. Kurde, wybrałeś sobie takie miejsce, że trudno jakieś fajne zdjęcie zrobić. Oh, that's pretty. Kromniacha. Trzeba jej to przyznać. Zaraz tam pójdę, ale widzę, że tu skrzynka jest jakaś, więc... O, a to co? Okej, okay. Aha, tak jak sobie. W prawo, w lewo, w prawo. Ej. Tam to widzę, że... Sportowy zegarek i koz. O. Widzę, że poziom trudności się podniósł z otwierania skrzyniak. Już nie wystarczy podejść, kliknąć, otwieranie i tyle. Bo kurde, teraz trzeba... hakować. Ekstra. Good composition. Yeah. Very good. Wiesz co, takie zdjęcia za kratą to tak dziko wyglądają. Chciałbym zauważyć. Ale to tylko moje spostrzeżenie. That's great. Thanks. You're a pretty good photographer. Ah, no problem. My pleasure. Poważnie. That was great. Thank you so much. I can't believe you got us in here. Ah, it's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay.
So, was this like a date? Sounds good to me. Raczej sesja zdjęciowa. I mean, yeah. Great. Yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. Sesja. I have an idea. Oh, really? Tell me more. No nie wiem, czy będzie dużo do opowiadania. Okej. Okay. Otrzymano nagrody. Kapliczki z drewna będą widoczne na mapie. Raport obserwacji Amandy Carter. No, z tym jak... No, kapliczka mi spoko. Chyba jednak na minimapie. No, to mniej spoko, ale zawsze coś, nie? Przeczytajmy jeszcze raport o niej. Z kim tu kręcimy. I na tym skończymy odcinek. Więc jak ktoś już zasypia, to może kończyć oglądanie, bo tylko przeczytam to, co tu będzie napisane i kończę. Tak, tam uwaga. Okej. Okay. Złożony przez sierżanta Winstona i Janka. Obserwowana była kilkukrotnie widziana w towarzystwie węża, co pozwoliło na weryfikację informacji o niej. Cartwright, 22 lata, obywatelka Stanów Zjednoczonych, niekarana, bez związków ze światem przestępczym w Stanach czy Hongkongu. Przybyła na wizie turystycznej, składała aplikację do kilku szkół językowych. Weryfikacja tych aplikacji ujawniła, że Cartwright rezerwowała i lub fałszowała informacje na temat swojego doświadczenia w dziedzinie nauczania. Ograniczona obserwacja fizyczna przeprowadzona w miarę dostępności zasobów ludzkich przez okres dwóch. Nie zaobserwowano podejrzanych działań. Obserwowana flirtowała i lub była w związku z kilkoma mężczyznami pochodzenia chińskiego. Wow. Scenariusze obserwujący zauważyli, że może to odzwierciedlać jej preferencje seksualne. Niezwiązane z trwającą operacją węża. Zachowanie zaobserwowanej doprowadziło obserwatora do wniosku, że możliwość długotrwałego związku obserwowanej z wężem jest mało prawdopodobna. Okej. Okay. Nie stanowi zagrożenia. Widzę, że mogę z nią skończyć, skoro taka puszczalska po prostu. No ale nic, dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Oh yeah. I widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co nas czeka w misji haracz autobusowy. W misjach dla triady. Więc siemanko.